Ola Koźlak, ze mną jest Bagieta. Witam serdecznie. Jak się czujesz po konferencji? Dobrze, dobrze. Jestem bojowo nastawiony. Czekam już na walkę i będę chciał wyjaśnić. Czy twój przeciwnik poprzedni, Protipper, był mocniejszy czy słabszy od Tomka Olenika? Na mój gust był słabszy. I myślisz, że to dlatego jakby zrezygnował? To nie jest żadna kontuzja? Wiesz co, patrząc, nie patrząc, co się stało na drugim panelu, że po prostu zaczęli się szarpać i Ratajowi skręciła się noga. Nie wykluczam, że może być kontuzja, ale też mógł po prostu się trochę wystraszyć. No właśnie, chodzi o tą sytuację, co się wydarzyło z Ratajem. Do ciebie też jakby chciało poddymić parę osób. Ty się nie dałeś i zachowałeś tą silną wolę. Tak, był moment, że dostałem szklanką wody i po prostu trochę mnie zbulwersowało to i przeskoczyłem stół, ale się szybko opanowałem, pracuję nad tym. To nie jest tak, że po prostu zrobię tak i ja jestem opanowany ten. Ja pracuję, jestem, jak to powiedzieć, nerwowym człowiekiem i czasem kiedyś ciężko, szybko było mnie wyprowadzić z równowagi. A teraz po prostu staram się to naprawić, pracuję nad tym. No ale ludzie uwielbiali to, nie wiem, twoje 3 sekundy przebiegania przez stół, a teraz tutaj taki już, jakby można powiedzieć, że odmieniony Bagieta, już taki spokojniejszy. Ale i tak się nie wahałem przeskoczyć ten stół, jak dostałem szklanką wody. Nie sprawiało ci to problemu? Nie stawiło mi to problemu, ale z jednej strony się cieszę, może bym skończył tak jak Rataj. Czyli nie chciałbyś zawalczyć? No w sensie, nie no, aby mogła mi się krzywda stać, nie? No wtedy ty też byś odpadł i co, byłoby, nie byłoby to chyba fajne. Nie no to... Teoretycznie by cała walka wypadła i by była stworzona z dwóch zastępców. Nie, sądzę, nie, bo ta sytuacja była wcześniej od tamtej. Jeśli on by coś mi zrobił, to już do Rataja by nie podszedł. Bo on później już nie ruszał się z krzesła. Czyli jakby do ciebie znowu ustawia się kolejka. Na pierwszym panelu Czarny Polak ktoś do ciebie krzyczał. Skomentujesz to jakoś, bo ty nie chciałeś z nim rozmawiać. W sensie chodzi o to, że ja nie mogłem wyjść wcześniej, bo po prostu ludzie by widzieli na kamerach, jak się ubrałem. A to miało być zaskoczenie. Czyli co, mam przedstawiać twój strój już takiego poważnego mężczyznę? Nie, no ja generalnie próbuję odegrać postać McGregora. I po prostu, jakbym za wcześnie wyszedł, no to by nie było takiego wow na moim wyjściu, bo wychodziła ze mną dwóch potężnych ochroniarzy ze mną. Tak jak McGregor wychodzi z ochroniarzami, tak jak wychodziłem. Czyli no fajny ten taki performance i ty się w nim w ogóle odnajdujesz? Czujesz się, że to jest tak drugi ty? Powiem ci, że trochę lepiej bym musiał się angielskiego nauczyć, żeby tak trochę tekstami rzucać po angielsku. By było fajne takie flow, trochę polskiego, trochę angielskiego. Czyli zamierzasz się uczyć teraz angielskiego? Angielskiego, ale tylko McGregora teksty. Okej, okay, czyli 100% będzie polski McGregor. A jak chodzi o Czarnego Polaka, to jakby teraz byś mu coś powiedział? No generalnie tygrys jest jeden. Niech nie wpiernicza się w tygrysa, bo na prime jeden jest tygrys, czyli ja. Byłem jako pierwszy, jako tygrys, więc jestem na razie uśpiony, ale czujny. Okej, okay. Następny. Później był The Bestia, ten tak, przeciwnik tak. Dominika. Też ma jakieś aluzje do mnie, po prostu szuka chyba walki, także no... Czyli też z widowni słyszałam, że krzyczeli, że jeżeli teraz przegrasz, to jakby już będzie się kończyła ta twoja kariera, a tu jednak cały czas inni są tobą zainteresowani. W ogóle odczuwasz coś takiego, że jakbyś przegrał teraz z Tomkiem, to jakby trochę by to tobie ujęło? Wiesz co, trochę by mi ujęło, bo mi też ujęło z kamerzystą, ale generalnie ja chcę jako McGregor brać wyzwania. No, nie jestem
bo dużo ludzi myśli, że ja jestem jakąś maszyną do bicia. I oni myślą, że ja wchodzę do oktagonu, że zrobię największy rozpiernicz. Ja się tego wszystkiego uczę. Ja dopiero się staję coraz silniejszy. Ale to też właśnie dobrze dawać fajne walki i do tego jeszcze robić fajne show na konferencji. Ty to robisz, ty łączysz te dwie rzeczy, a jest dużo osób, które jakby nie potrafią jakby na przykład tak poddymić, a dają super walki, bo to też nie do końca się chyba sprzedaje wtedy, albo i odwrotnie. Ja mam na przykład taki problem, że na treningach czasem nie daję rady, ale wchodzę do oktagonu i ja robię robotę. Po prostu z kamerzystą to było to, że nie była moja formuła, nie czułem się psychicznie w tej formule i po prostu przegrałem już w szatni, bo dużo ludzi mi napisało wiadomości, że Bagieta, ty na wyjściu już miałeś tą walkę przegraną. Czyli przez przegraną jakby poprawiłeś trochę swój mental, jest on już silniejszy, ta psychika jakby myśli, że będzie w tej walce nawet jakby coś tam teoretycznie nie siadło, myśli, że będziesz w stanie to pokonać i wyjdziesz z taką głową, wygram to? Nie, no wiesz, ja też lubię sobie marudzić, że przeciwnik to, że to, ale jak widzę tą halę, wchodzę, to tak, to jakby nowa energia we mnie wchodzi. Ja widzę ten oktagon. Powiem tak, ja się stresuję na trasie do na przykład Torunia, powiedzmy, bym się stresował, jak to wypadnie, ale jak zobaczę tą halę, to wszystko, to ja staję się taki trochę pewniejszy siebie, bardziej po prostu otwarty na to wszystko. Czyli dodaje ci to energii takiej? Dużo mi energii dają widzowie. Jakby nie widzowie, to ja może bym nie wygrał ten. Ja dużo robię dla widzów. Masz jakąś teraz może jakąś taką zwrotkę do widzów, którą chciałbyś im powiedzieć, dla tych, którzy cię wspierają? Nie uszykowałem żadnej zwrotki, ale powiem, że widzowie, ja was kocham. Póki będziecie ze mną, będę dawał wam dużo radości, szczęścia i pomyślności. Dobra, wracając jeszcze, jak trenujesz, sparujesz, czy masz ogólnie jakąś kontuzję, coś takiego, czy jakby wszystko jest z tobą ok? Nie, no czasem tam kolano czy coś, zawsze jakieś kontuzje są, bo to albo dostajesz trochę mocniej, ale na przykład kilka razy dostałem w noc i jeszcze ani razu mi krew nie leciała. Nie wiem, mam już od jakiegoś czasu mam krzywą przegrodę, może dlatego, nie? A planujesz jakby coś zmienić w swoim wyglądzie, jakąś operację albo jakiś zabieg, który poprawi trochę na przykład twój wygląd? Jedynie co, to będę robił po nowym roku implanty zębów. A czemu? W sensie chcesz mieć je? Mam teraz sztuczną szczękę, stricte psują mi się zęby i generalnie coraz mniej tych zębów zostaje. Teraz mi się szczęka złamała, mam tylko połowę szczęki i się łamał następny ząb i generalnie, żeby to stricte fajnie wyglądało, no to muszę zrobić implanty. A po drugie zarabiam, to czemu bym nie mógł się ładnie na przykład do dziewczyn uśmiechnąć. No tak, wiadomo, jakby też wzrasta jakby ten twój poziom i wyglądu i wszystkiego, i jakby mentalności. Też stać ci na to, żeby dobrze zadbać o siebie w końcu, prawda? Tak, tak, staram się zadbać o siebie, też po prostu zanim ogłosili mnie ten, to robiłem formę siłową, żeby być silniejszy, żeby być mocniejszy. A ta szczęka, jeszcze wracając do niej, ona ci się złamała na treningu, sparingu? Wiesz co, ona pękała po jakimś czasie, po prostu tak jak na szybie masz rysę i po jakimś czasie pęka i jadłem, i coś jadłem i po prostu pękła. Jasne, ja ci bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Na razie.